Babcia opowiadała, jak razem z szóstką dzieci szła w pole siać len. Po zbiorach przędła len i wełnę na kołowrotku, a motki oddawała do barwienia. Potem z lnu tkała dywany, kapy, prześcieradła, worki, a z wełny robiła szaliki, rękawiczki i skarpety. Bardzo dbała o swoje dzieci. Mama miała 5 rodzeństwa. Była najmłodsza. Janek był najstarszy, Ania była po nim, potem Witold, Piotr oraz jego brat bliźniak Algiment. Po śmierci babci, moja mama, Danuta, odziedziczyła kołowrotek. Niestety, nie umiała z niego korzystać. Przyniosła go do domu w Bubelach, gdzie stał kilka lat. Ale korniki dobrały się do niego i tylko najmocniejsza część przetrwała. Serce kołowrotka.